unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Kieliszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Witamy wszystkich po bardzo długiej przerwie, spowodowanej oczywiście zawodami. Ciężko było się zebrać na trening, ale ruszamy z powrotem z tą serią. Mam nadzieję, że to nie ustanie. Tym razem będę bardziej konsekwentny w tym. Po przerwie witamy Tomka Lademana. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Troszeczkę może być śmiechu, tu Maciek za kamerą stoi, rozśmiesza, ale mam nadzieję, że się powstrzymamy. Tomek, jak ci minął ten sezon? Sezon, podobnie jak poprzedni, bardzo dobry. Ja jestem zadowolony. 21 startów, 6 pokazów. Jakiś tam drobny uraz bicepsu, ale nie przeszkodziło mi to w niczym, nie rezygnowałem z żadnego startu. 4 czy 5 razy spadłem z podium, czyli myślę, że nieźle. Bywało lepiej w przyszłości, no ale też konkurenci tam, że tak powiem, nie śpią. Także nie zawsze będzie to podium, ale jestem praktycznie na wszystkich startach się widzieliśmy. No może nie na wszystkich, ale na pewno na większości. Tak, teraz tak się dzieje, że no zazwyczaj się spotykamy na zawodach co tydzień, czy tam nawet dwa razy w tygodniu. I teraz w jakiej jesteś okresie? Też pewnie roztrenowanie, bo najbliższy cel twój jaki jest? Znaczy się, najbliższy cel, no to sezon przyszły, tak? Mhm. Ja sobie jakoś tam na razie nie planuję żadnych tam zawodów. Wiem, że w Pucharze będę gdzieś tam w Polsce startował. Mhm. W tej chwili jestem po odpoczynku. 7 września miałem ostatnie zawody. Później bodajże 2 tygodnie, 3 tygodnie nie trenowałem. Wtedy jak zacząłem trenować, 2 tygodnie przeziębienie, czyli taka przerwa była długa. A wracam teraz jakoś tam do ciężarów. Sam się dziwię, że ta forma dosyć szybko wraca, bo teraz nie planuję dużo dźwigać, ale jakoś to wychodzi. I o dziwo waga 130 kg mi się trzyma, gdzie myślałem, że troszkę sobie zrzucę, no ale... Bo powiedz, lat robisz to już? Całego strongmana? Pierwszy start miałem w 2006 roku. No to już zobaczcie. To był amatorski start. I tylko jeden był w tym roku, w tym 2006, jak zacząłem. W 2007 już byłem mistrzem Polski amatorów. No to zobaczcie, to jest kupa lat dźwigania. I też takie większe, grubsze kunzy, można powiedzieć, że cię omijają. Nie miałeś nic takiego poważnego, żeby się wykluczyło. Obydwa bicepsy mam krótsze, że tak powiem. Aha, ale operowałeś? Ale nie operowałem tego, bo, że tak powiem, może złych ludzi wtedy słuchałem, którzy mówili, weź nie rób, jest okej, okay, bo my też tak mamy, bo są zawodnicy starsi, którzy tak mają. No jakby mi to bardzo nie przeszkadza w niczym, tylko trochę, powiedzmy, że siedzi mi to trochę w głowie, aczkolwiek widziałeś w sezonie, że kulę potrafię wrzucać bardzo dobrze. Nie, kulę masz bardzo dobre. Ja nawet powiem ci, że nie zwróciłem na to uwagi, że masz biceps krótszy. Nie, nie. No i dobrze. Nie, tego nie tak dzisiaj może... nie zauważycie. Może mam powiedzieć, że Tomek to ma taki specyficzny żart właśnie. To jest taki sarkastyczny, sam się z tego nie śmieje i to jest, można się na to naciąć. Mam nadzieję, że tu parę razy coś takiego dzisiaj padnie, nie? Tak. Bo zresztą będzie z nami Maciek Hirsch. Chwilowo gdzieś Maciek na chwilę poszedł. Zniknął. Jesteśmy tak naprawdę u niego dzisiaj. Tak, u niego na hali. Bo już od bodajże 3 lat trenuję sobie z Maćkiem tutaj u niego, że tak powiem, w stajni. Przyjeżdża też Sebastian Kurek. Z tego co wiem, Mariusz Dorawa będzie do nas dojeżdżał wiosną. Wcześniej to fajnie macie taką ekipę, że w kilku możecie właśnie sobie trenować czasami razem. Czasami się śmieję, że spotykamy się tu taką ekipą, żebyśmy mogli sobie na treningu zawody zrobić, bo jest nas 4 czy 5 dobrych zawodników. Ale fajnie, fajnie, jest naprawdę świetnie. Jakiś młodych zawodników nowych macie, czy... Wiesz co, no niestety nie słabo jest ze strongmanem, wiesz jak to jest teraz w Polsce, jeśli nikt młody nie pojawia, gdzieś tam coś próbują, ale nie wiem, ja patrzę na przestrzeni lat, jak kiedyś patrzyłem na siebie, to ja byłem tak zawzięty, że trenowałem, właśnie, czy śnieg był, czy nie bo było to jest, śniegu. Bo to chodzi właśnie o zawzięcie, bo dużo osób pojedzie na jakieś zawody, na jedne, drugie, trzecie, nie uda się i się poddają. A tak naprawdę, sam powiedz, jak zaczynałeś, twoje pierwsze zawody jak wyglądały? Pierwsze moje zawody, to ja pojechałem, byłem przerażony, ten amatorski start, pamiętam, że wygrał Sebastian Kurek. Ja się tak w to wkręciłem tylko dlatego, że zająłem wtedy 3. miejsce. Startowałem jako amator. Pamiętam, walizki były 110 kg, zrobiłem 20 metrów, nawrót zacząłem robić i puściłem, nie? Bo nie umiałem tego zrobić, ja nie miałem wtedy w ogóle styczności ze sprzętem. Jedyne, co trenowałem wtedy na siłowni, wagę płaczu przodem i to wygrałem ze wszystkimi tam. Ja tego nienawidzę do tej pory. No, jakoś tak widzisz, no to...
Zawsze mamy rywalizację w ciągach bocznych, nie? To jest taka moja i twoja. Ale powiem ci, że się jeszcze z tobą tego nie przegrałem. Bo zawsze wychodzisz po mnie do tego i to jest dla mnie to problem. Tak. Zawsze zrobisz jedno więcej w ostatniej sekundzie i... Ja osobiście wolę to, jak jest ciężki samochód. Ja też, ja też. Gdzie machamy 20 czy 20 parę powtórzeń, nie powinno czegoś takiego być. Moim zdaniem taki ciężar, gdzie najlepszy zawodnik zrobi 12, to jest okej, okay, nie? To nawet będzie to za dużo, się wydaje. Znaczy, no ty nie masz kondycji, no to wiesz. Dla mnie jest lepiej, jest duży ciężar, ty byś żeby... chciał 6 powtórzeń zrobić. Ale teraz nad tą kondycją pracuję, troszeczkę właśnie zmieniłem, powiem ci, podejście do treningu. Teraz trenuję z takim sztangistą. Dużo wagę przyciąga właśnie do rozciągania, do tych mięśni głębokich. Dużo właśnie biega na małym ciężarze. Może jakiś taki filmik też nagramy, bo to też jest fajna. Zresztą będziemy robili właśnie takie szkolenie w Łodzi. Taki fitness możecie strong. Może tak to nazwać. Możecie zapisywać tam u mnie na Facebooku, będzie podane, kiedy to wszystko będzie się odbywało. No i co? Mam nadzieję, że to też przyciągnie takich młodych adeptów trochę, no bo tak sam mówisz, tego właśnie brakuje. No widzisz, imprez jest bardzo dużo. Czasami wręcz brakuje zawodników, tak? No bo gdzieś tam ktoś się wykrusza, kontuzje, tak jak Maciek miał na przykład w sezonie i potem, wiesz, wszystko się sypie, bo już masz skład ułożony. Ale wiesz, też taka prawda, że słuchaj, takie zawody, znaleźć zastępstwo za ciebie, czy za Maćka, czy za Toszka, to też jest ciężko. To też musi być jakiś zawodnik taki, wiesz, no nie byle jaki, tak? Żeby to jakoś wszystko zależy, wyglądało. Zależy, jak patrzy na to organizator, tak? Niektórzy, widzisz, jak zapraszają jakichś tam zawodników średniej półki, żeby sobie tam... nie wiem, powygrywać, czy jest tylko trzech zawodników, których walczy. Ja lubię jeździć na imprezy, gdzie jest skład w miarę równy, gdzie każdy odbiera jakieś punkty i coś się dzieje, a nie, że tylko wiesz, jeden walczy, czy tam dwóch, reszta jest gdzieś tam z tyłu, nie? No nie na tym to polega, to też troszeczkę zabija ten sport, można powiedzieć. Niestety. Nie? Tak jest. A twoje takie największe osiągnięcie? Już nie mówię, że w tym sezonie co był, tylko tak ogólnie. Co to, nie wiem, co tak... Dwa razy byłem na Arnoldzie, raz w ubiegłym roku, niestety 12 miejsce, ale to lecąc już wiedziałem, że lecę z kontuzją, że nie będzie szału. W 2013 roku miałem 8 miejsce na Arnoldzie, wszedłem do finału z 10, udało mi się poprawić na... Już wejść do finału na Arnoldzie, to mi się wydaje, że to jest duży sukces, bo... No, wszedłem z 10, poprawiłem się na 8, aczkolwiek w ogóle nie były moje konkurencje już w finale, wtedy były 3 finałowe, ciężkie, no ale jakoś tam wiesz... Z tą formą, którą miałem w tym roku, na tamte czasy byłoby dużo lepiej, no ale wiesz, że to się zmienia co roku, wyniki tak, wszyscy poprawiają. No i co, no i w Polsce to no, pierwsze miejsca, Puchar Polski, to nam wiadomo, że często się zdarza. 4 razy byłem 4. w Polsce. To niestety znaczy... nie udało mi się nigdy wejść na podium. Taki pech. Dlatego muszę próbować dalej, no co zrobić. Nie? Może następny sezon. No i dokładnie. Musimy przedstawić kolejnego gościa przypadkowego, który ma chyba trochę parcie na szkło, się tutaj pojawił sam gdzieś siebie. Tu za kamerą ciągle biega. Za kamerą ciągle biega, mówi, pokażcie mnie tutaj. Oczywiście żartowałem. Witam serdecznie. Co, no jesteśmy tutaj u mnie na hali, dzięki uprzejmości firmy karawaningpomorze.pl. Mamy super miejsce, gdzie możemy trenować, gdzie chłopaki przyjeżdżają. Tak jak Konrad dzisiaj będzie zrobił nagrywkę z Tomkiem. I z tobą też. No ze mną też, ale Tomek będzie w głównej roli, bo ze mną już nagrywka z tobą już była, ale planujemy powtórzyć, no bo jak wszyscy wiedzą, miałeś kontuzję bicepsu, urwałeś tak. Którą głowę? Długą głowę bicepsu. 22 czerwca na zawodach w Stężycy. Której tak wygrał. To była ostatnia konkurencja, tak naprawdę kule. Nie musiałem tych kul wszystkich rzucać, no ale chciałem pobić swój rekord na tych kulach, które 19 sekund mam, no i co, przy czwartej kuli 185 kg wyrwałem ścięgno bicepsa z kości. Tydzień później miałem poważną operację, gdzie wkręcono mi kotwę tytanową i wykluczyło mnie to tak naprawdę z sezonu startowego. A teraz sobie po cichu trenuję, nie jest źle. Wróci silniejszy. Tak jest, a powiedz, jaką długą miałeś przerwę od zerwania do treningu? Tak naprawdę po 2 miesiącach od operacji zacząłem robić jakieś tam ćwiczenia hantelkami typu 1-2 kg i tak stopniowo z tygodnia na tydzień to zaczęło wracać, zaczęła ta ręka być coraz bardziej mobilna. Też dziękuję firmie Faktory Med Adamowi Makowskiemu, który też postawił mnie na nogi. To jest fizjoterapeuta. Tak, który... Straszny to jest kat. Kiedyś miałem problem po zawodach właśnie w żeliwstrzewie z tym bicepsem. To krzyki były takie z tego gabinetu, że na górze mnie w banku słyszeli, bo akurat ten gabinet jest pod bankiem. Takie igły wkuwał, nie? I to wszystkie, straszne. Tak, tylko że to jest fizjoterapeuta, który nam pomaga stanąć na nogi, a tam jest jakiś masaż erotyczny. No nie, tam jest... Także to musi boleć, ale potem to skutkuje, jak to się mówi, w drugą stronę, że potem stawia nas na nogi i nic nas nie boli. Nie jesteśmy pospinani, tak właśnie też miałem igły wbijane w te blizny i tak dalej, gdzie teraz już mam tak naprawdę bardzo dobrą rotację i z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej i będzie dobrze. Myślę, że
jak dobrze pójdzie, to w 2020 roku będę miał formę życiową, ale... Zobaczymy. Dobra, to co, bierzemy się za trening, byś nam trochę zrobił rozmowy w tłoku tutaj. Tak. Nie w tłoku, tylko w tłoku, bo tu mało miejsca. I zaczynamy. Tak, zaczynamy. Podeszłem na belkę 70 kg. Tak, powoli, kurczę się. Ale... I z tygodnia na tydzień dokładałem. Teraz ostatnio jak robiłem, to 150 zrobiłem na 5 razy akurat. Już ładnie. Ale właśnie to jest też taka... To wszystko w głowie siedzi, tak? Nawet jak, nie dość, że ty urwałeś, ja sam widziałem, jak byłem z Radzikiem na tej Champions League, jak on to urwał, wiesz? To już, kurde, jak ja podchodziłem do Pony, to już w głowie miałem takie, ja też urwę, wiesz? No. I gorszy czas od razu. No bo ty, patrząc na to, wiesz, już próbowałeś tego uniknąć, ale no tak. Tego nie przewidzisz nigdy. Nie przewidzisz tego, kiedy właśnie. Się wydarzy. Ja ci powiem, to właśnie tak jak ty mówisz, to najważniejsze właśnie to jest w głowie, bo ci powiem, już sobie wszystko poukładałem sobie ciągi, walizki, joki, platformy na barki, nie ma problemu, czy belka, ale jeszcze jest ten strach przy tych kulach, które się rozwaliłem. Kula i opona, tak myślę, nie? Po prostu muszę tą kulę trenować małym ciężarem, powiedzmy lekką kulą po 10 powtórzeń, żeby to po prostu z głowy wyeliminować całkowicie ten strach, nie? Ja na przykład od momentu, jak mam te bicepsy jeszcze rozwalone, bo jeden na joku rozwaliłem, jak mi zjeżdżał, a drugi na oponie, to ja podchodząc do opony czy do kuli, nie? To pierwsze, zawsze mam strach. Jak wrzucę pierwszą kulę na przykład i mnie nie zaboli, to już ogień, nie? Ale pierwsze zawsze jest strach, nie? Fenomenem masz w tym, że jak rozmawiałem właśnie rozmawialiśmy w samochodzie, jak jadąc do ciebie, takie pytanie mi zadał, w czym ty jesteś najlepszy? Ja powiedziałem, nie ma takiej konkurencji. On jest ze wszystkim zajebiście równy. On nie ma takiego czegoś, że na przykład jest beznadziejny w tym i to go spada przez to punktacji, jest zarobiście równym zawodnikiem i dlatego też masz to podium, nie? Że to jest, ja nie wiem, jak to się dzieje, ale... W żadnej konkurencji nie spadasz później trzeciego miejsca. Ale na przykład... Zazwyczaj jest... tak jest. No nie masz takiej konkurencji, żebyś... Mi się wygrać zawody, gdzie nie wygrałem żadnej konkurencji. Byłem drugi, chyba raz trzeci, ciągle drugi. No bo ty zawsze jesteś taki. Nie wygrałem zawody, ani jednej konkurencji nie wygrałem. Ja na przykład miałem problem z chwytem, bardzo. Jeszcze tam w swetarze udało się go troszeczkę, a właśnie znaczy, lubisz, nie? Widzisz, uchwyt, wagę. Ja na przykład nie lubię walizek, nie? Ale nie wiem, dlaczego ich nie lubię, one mi zawsze wychodzą. I mówię, fajnie, że są na zawodach pierwsze walizki, bo będę to miał za sobą. I tak wiesz, na miocie nieraz stęcham, mówię, jak mi się nie chce z tymi walizkami, a potem i tak robię pierwszy, drugi wynik. Tak samo na odległość, a... Nie wiem, czemu. To ciekawe jest tego następnego sezonu, jak to będzie wyglądało. No, po 400 będziemy w ciągu robić w seriach na to. Bo ja będę się jutro na martwy ciąg sprawdzał, ciekawe jest, jak to będzie. Nie, tam na 300. Chociaż jestem robiłem teraz... Robiłem w czwartek 300 tak na dwa ruchy, czyli jak na tą porę roku i na to co robię, to jest że ja dobrze. Nie wchodziłem w tym roku więcej jak 270 na raz. Ale teraz? Tak, teraz. No. Znaczy w sensie, że ja nie w tym roku, że po sezonie, nie? No. Nie, no ja nie planowałem wchodzić, ale jakoś tak poszedłem w czwartek na trening, tak sobie już dokładałem i 300 na dwa razy zrobiłem i sam się zdziwiłem na tą porę roku, mówię na to, co ja teraz ćwiczę. Zaczęłeś właśnie przygotować do tej techniki, do tego rozciągania, na tym teraz właśnie zależy, to wszystko poprawić. Też właśnie Mateusz mi tak trochę podpowiedział, żeby... Ty się szykujesz na Arnolda, musisz zacząć trochę szybciej. Tak. My dopiero z Maćkiem ostro po nowym roku zaczniemy, ty musisz trochę wcześniej. Ale też potrzebowałem tego odpoczynku. Ja miałem cały sezon, sam widziałeś, zacząłem Arnolda, czwarte miejsce, mega. Później, zobacz, porównaj mój nie, sezon... Nie, no sam widziałeś, że był lekki kryzys w sezonie, że musiałeś świeżości nabrać. Ale zobacz, porównaj mój sezon ten, co miałem teraz, a porównaj mój rok temu. Co. No to jest coś takiego, jakbyś o dwa poziomy od razu przeskoczył w rok i dlatego tak... Ja dwa lata temu z wami nawet żadnej konkurencji nie wygrałem, ani jednej. Nie byłeś chyba na podium ani razu, nie? Nie dość, że nie byłem na podium, z tobą czy z Maćkiem, nie wygrałem żadnej konkurencji, nie? A w tym sezonie już udało mi się tam gdzieś was pokonać, więc tak z tego jestem zadowolony, nie? Że to się wszystko tak rozwija. Wiesz, nas to boli, nie? a mnie cieszy. No właśnie, i to jest dobre, nie? Tutaj jeszcze dołączył tutaj do Macieja podopieczny, który tutaj się od Macieja się uczy, gabarytowy już chyba nawet przerósł. Jest większy. Niedługo uczeń przerośnie mistrza. Jeszcze parę lat brakuje. Tak jest. Tak, kolega ma chęci do trenowania. Ja nikomu nie zabraniam, bo na mnie też jest towarzystwo, fajnie się trenuje. Jest fajny klimat i... To co?
powiedzmy do sezonu, to większość treningów na tym roku na 370 kończyłem. I naprawdę 370 na tym roku to waży, nie? To jest... Ale właśnie, nie chodzi, że jest wygodny, nie jest, nie kolega, że się dobrze. Ale na trening tyle starczało, nie? Z tym życie pamiętasz, ile nosiliśmy, tak? 440? 440, no. Potem, że 450? Już tam organizator naładował dużo ciężaru. Chciałaś powiedzieć, że ulubionym zajęciem Radzika to jest właśnie podpuszczenie Maćka pierwsza. Nie, no, zauważyłeś? No, jakby dzisiaj był, to by Maćka podpuścił. Nie, jakby sobie... dzisiaj był Krzysiek, to Maciek musiałby do 450 iść. Maciek to by tutaj dzisiaj kulą i o 430 i wszystko by było. Dobra, rób. Kondycji trenować i trochę się ulepszyło, bo kiedyś takie to było, a tu jednak troszeczkę, tam nie mówię, że dużo, ale zawsze ta kondycja już troszeczkę lepsza jest. Jaka waga obecnie? Obecnie? No nie ważyłem się, nie chcę mieć depresji, nie chcę wchodzić na wagę, bo może być... Najwyższy wody najwyższy. Jak się teraz waży, to muszę mieć plecak na plecach, dopiero zdjęcie robię na Facebooka, o 136. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jaka teraz jest waga. Zdjęcie zrobione jest tylko z góry, widać stopy, ile waga pokazuje, ale nie widać, co Konrad ma na plecach. Z tyłu dziewczyna na plecach. Tak. Nie, no wiadomo, że ta waga zawsze, bo ona spadła, nie? Ja, zaczynając sezon startowy, miałem jakieś 131. Dla mnie waga 130 to jest taka, z którą się dobrze czuję. Miałem 131, kończąc sezon miałem 128. Teraz chciałem mieć 126, a mam 130. Tak naprawdę planuję dołożyć cardio, ale przekładam to z tygodnia na tydzień. I taka moja sugestia do wiesz, takich jak to wygląda. Młodszych właśnie adeptów, zaczynają strongman. Tu można się słuchać, tu można się wzorować, bo to jest takie właśnie mądre podejście. Powoli, wolne ciężary, waga nie na już. Takie wszystko z głową, nie? To mój pomysł komuś teraz podkradłem, żeby robić jak najwięcej bez pasa. Żeby zmasować właśnie te mięśnie głębokie brzucha, bo u mnie one są tragiczne. Jak na przykład właśnie mam to roztrenowanie, naprawdę teraz trenuję bardzo lekko, a jedyne co robię mocno to nogi. Czyli ten swój słaby punkt, nogi i uchwyt. A resztę będę poprawiał w przygotowaniach na Ronalda. Zaczniemy jak będzie. To jest sprzęt, inna specyfika w ogóle treningu. Możesz być wielki, możesz ważyć 150 kg, umieśniony być, a nogi koniecznie to się na sprzęt przełoży. Nie zawsze tak jest. Niekoniecznie wyniki w trójboju dadzą tutaj mistrza Polski w strongmanie, to nie tak nie działa niestety. A widzicie kogoś ze strongmanów, co by w trójboju dał radę? Tak mega? No, na pewno Krzysztof no, z tymi wynikami, no to mi się wydaje, że do mistrza Polski miał na 100%. Znaczy generalnie na pewno z Polski dobre wyniki Krzysiu by zrobił. Robert Cyrwus mega, bo widzicie co on robi z klatą na przykład. No to jest mega, 300 tam koło się kręcił klatki, nie? No i Mateusz też przecież by zrobił wyniki dobre, jakby się teraz chciał. Krzysiek ma mocne, ciągi ma już też dobre i nie wiem jak z klatą, ale na pewno by swoje zrobił, także i tak na bank oni trzej są najlepsi z Polski w trójboju ze strongmanów, jakby to liczyć, nie? No. Nie wiem. Myślę jeszcze nad kim, ale Maciek też przecież wszystko kiedyś. No Maciek... 270 miał rekord. No Maciek był wyczytaczem, to Maciek by zrobił na pewno dobry wynik. Jakby nic go nie bolało, to tam by parę kila by sobie popodnosił.
Jak oceniasz formę teraz twoją? No ja jestem tak na okresie roztrenowania tak naprawdę, tylko sobie trenuję, żeby to w głowie wszystko poukładać sobie tą kontuzję, że jak przyjdzie czas przygotowań do startów, no to żeby być gotowy w 100%, nie bać się, nie mieć jakichś obaw, że znowu mi ten bicep strzeli czy coś takiego. Nie wchodzę na jakieś tam maksymalne swoje ciężary teraz, jakie mógłbym, tak na 70% tylko trenuję, bo tak naprawdę ten sezon startowy cały zawaliłem, przez kontuzję nie byłem w predyspozycji. I tak sobie trenuję, że jak przyjdzie okres takich konkretnych przygotowań, no to będę gotowy. Dawaj, tyle to jeszcze nie miałem, wiesz? Chciałeś się odpuścić. Już wydaje mi się, tyle jeszcze nie miałem. Ale ładnie było. Gdybyś ty do tego podszedł tak bardziej pewnie, wiesz co, macie głowa siadła. Tak. Bardziej pewnie siedzi. Bo siłę masz z tym. Będziemy próbować. Musisz zawsze, jak wchodzisz na maksymalny ciężar, nie myśleć o tym, żeby z nim przyspieszać. Ty masz z nim dojść, obojętnie jak, ale masz dojść. Także jak wchodzisz na maksymalny ciężar, to nie spiesz się, po prostu idź swoim tempem pewnym, tylko żeby dojść. Bo za każdym razem, jak ci ten ciężar spadnie, jak będziesz z nim musiał wstać, to jest bardzo duży wysiłek dla ciebie. I to nie jest fajne, nie? A ile trenujesz już? Od kilka treningów tak naprawdę miał. Kilka treningów tak zrobiłem. Na początku tego sezonu zrobił z nami może... Z pięć, osiem treningów, a teraz tak naprawdę 2-3 treningi, także następnie, także... Stopniowo, tylko mówię, żeby chłopaki... Czy my się przyzwyczajamy do dużych ciężarów? Będzie dobrze, może nie. I sam powiedz, jaka jest próbować różnica, trzeba. Jaka jest różnica między siłownią a takim sprzętem? Na siłowni możesz być Bogiem, możesz być super silny, przychodzić na halę, jesteś sikim. Całkiem inny trening. Także widzicie, to nie ma przełożenia, waga i tak naprawdę do tego, co jest na sprzęcie. To też dzisiaj wytrenowanie. Jest różnica. Nie ma w ogóle porównania do siłowni, nic. Co? Trening klatki by się przydało zrobić. Dobra, już tą klatą to dam... Nie robił klaty. Klaty nie trenuje, wiadomo. Łydek też nie, bo mała łydka to szybka łydka. No właśnie o tych żartach wam mówiłem. A czy w zimie macie jakąś imprezę? W ogóle jest jakaś strongmanowe zawody są w Polsce? Wiesz co, na pewno Mateusz Ostaszewski robi imprezy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też na hali. W tym roku robił też w Rumi, bodajże w marcu na hali. Tak poza tym to w Polsce nic w zimę nie ma raczej. Mówię, 2-3 starty maksymalnie, ale też nie każdy chce startować. Ja raczej w zimę nie będę startował. Nastawiam się na 1 maja, bo podejrzewam, że wtedy, jeszcze tego nie wiem, ale myślę, że wtedy zacznę sezon. Na pewno. I generalnie ja tak się szykuję z formą, żeby czerwiec, lipiec było najlepiej, bo wtedy jest najwięcej imprez, wtedy są ważne jakieś imprezy w Polsce. Mam nadzieję, że Mistrzostwa Polski też w tym czasie wypadną i że wtedy będzie dobra forma. Jakoś tak co roku się udawało trafić z tą formą. Zawsze, dobra, ja muszę teraz wrócić. Konrad to, trenując z Krzysiem, to cały rok chce trzymać formę. Ale to tak się niestety nie da. Już teraz inaczej też na to trochę patrzy, niż wiesz, jak zaczynałem. Teraz tak mówi, sezon się zacznie, to zmieni zdanie. Tak samo, że ten duży przeskok udało mi się zrobić. Ja wiem, że ja niby tak co rok robię, muszę teraz odpocząć, właśnie zejść na mniejsze obciążenie, te właśnie rozciągania, te właśnie te mięśnie głębokie, co czwarty raz powtarzam, zaraz będzie tak z tą klatą, że się powtarzam, ale to wydaje mi się, że teraz jest priorytetem, wiesz, w tym okresie bez startu. Jeszcze dwa odcinki takie i już trening klaty będziesz mógł wrzucić. Już będzie coś dźwigać. Ale ze mną tego nie kręć, bo ja klatę też mam słabą. Ja mam klatę dramatycznie cienką. Te 210 to jest śmiech na sali. Tyle co na barki prawie. Na barki 210 nie było. Dawaj, Konrad.
Przechodzimy teraz do drugiego ćwiczenia po joku. Joka nie robiliśmy zbytnio ciężko, tak jak powtarzaliśmy. Teraz zrobimy sobie beleczkę. Też myślę, że tu nie będą żadne rekordy śrubowane. Jeżeli ktoś tego oczekuje, to to nie zobaczy, bo nie ma sensu to w tym momencie. Bardziej technikę, tak jak mówię, też będę starał się to wykonywać bez pasa, jak dalej będę mógł. Taki głód zawodów, jak się to robi, naprawdę już. Tak by się chciał gdzieś pojechać i tak. To jest piękne, nie? To tak ciągnie po prostu. Ale to jest tak, że kończy się sezon. Tak. Ja już chcę odpocząć. Tak, sześć, ale po miesiącu już bym sobie pojechał. Ale tak. nawet dlatego spotkać właśnie się z ekipą, z chłopakami, tak. Wiesz. Gdzieś tam wiesz, pośmiać się razem. Postartować i to już, jak już jest ten luty, to już jest normalnie, się nie można doczekać, nie? A później znowu, kurwa, jeszcze, przepraszam za godzinę, kurczę, jeszcze 70, kurczę, 30 startów, nie? Zostało już tam 25, takie gadanie. Do 14, 15 jeszcze jest fajnie, później jakiś tam kryzys się pojawia, ale jest spoko. Jak są wyniki, to cieszy, nie? To można jeździć. Gdybym ja zajmował ostatnie miejsca, to bym nie jeździł. Powiedz tak, spotkać się z ekipą, pośmiać, powiedziałeś. Ja miałem raz taką nieprzyjemną sytuację, to muszę o tym powiedzieć. Mieliśmy gdzieś zawody. Zabrałem dziewczynę, akurat była żona Tomka, była żona Maćka i dziewczyna Dorawy. No i wiesz, wracam już z dziewczyną i ona do mnie mówi tak. Wiesz, Dorawa to mieszkanie sprząta. Ja mówię, słuchaj no, to Dorawa sprząta, to jest jeden ewenement. A wiesz, lada mam ciasta piecze. Ja mówię, no to... Zdarzało się i się zdarza. Wiesz, ja zbieram kusi o pierwszy, tak, nie sprzątam, nie gotuję i w ogóle jestem tam. Generalnie teraz poza sezonem, jak czasami tak w niedzielne popołudnie siedzimy w domu, się nudzimy, to ja mówię, idę coś zrobić do jedzenia, bo ja z nudów to lubię coś tam grzebać, kuchni lubię piec robić. Ale nie umie. Zdarza się i dlatego dobra, dokładamy. Konrad zawsze wcześniej dzwoni. Będzie twoja żona? To dobrze, że nie będzie, bo jeszcze za dużo powie, nie? Tak, ona mi mówi, że na temat sprząta, ale mam gotuje, a ty nic potem nie robisz. Są problemy w domu. Wrócę do domu i sprzątaj to. Także tak jest. A taką mam wymówkę, że mnie wszystko boli. A na to wiesz, ich też wszystko boli, też są po zawodach, wszystko robią w domu, a ty nic. Tak mówię, czasem to nie jest takie dobre wcale. Na Mistrzostwach Świata Juniorów udało mi się zaliczyć. Już nie na treningu, tylko na zawodach i to udawałem do takiego sędziego, który się czepiał, bardzo się czepiał. Udało mi się zdać 180 kg na belce, dosyć lekko. Nie mówię, żebym wyjść 190, chociaż kurczę, cholernie lekko to czułem, ale ten biceps nie puścił przy wciąganiu. Już mi Mateusz raz zwraca uwagę na tak, się kocham się do Arnolda, na prostych rękach. No i ja zawsze wiem lepiej, ugiąłem, to było takie... Tam nic nie strzeliło, ale naciągnęło się już później, wiadomo, że... Taki strach miałem w głowie i więcej nie wchodziłem, ale 180 zaliczyłem, to jest mój nowy rekord. Cieszę się, bo poprzedni rekord świata juniorów był 175, chłopak na tych zawodach wyznał 190. Nawet chyba Nowików, nie wiem czy dał radę dźwignąć to. Czy Nowików? Nie, Nowików 190 też zaliczył, bo dwóch zawodników zaliczył 190, ja zaliczyłem 180 i ten mutant z Ukrainy na konieczny też 180. Także ja jestem zadowolony z mojego logliftu.
się odpowiedziałem, że podniosłem, a to mnie zgniecie. A twoja życiówka ile? No właśnie tutaj mówiłem przed chwilą Konradowi, że tak naprawdę moja życiówka to jest marne 170 kg. Ja jestem takim zawodnikiem, gdzie na maksymalny ciężar, no powiedzmy, nie jestem kozakiem. Co roku z tym walczę, staram się poprawiać wynik, a na powtórzenia jestem w stanie, zrobiłem w tym roku 140 kg 8 razy i to był bardzo dobry wynik w minutę, a jednak na powtórzenia coś tam się dzieje, że tak nie idzie, ale poprawiam się co roku, także 200 raczej nigdy nie zrobię, ale coś tam na pewno jeszcze dołożę. Konrada muszę gonić. Teraz ja ciebie będę gonił, bo nie wiem, czy to wezmę. Belki nie trenuje teraz. Ja tak samo. Trzeba gruby brzuch nasmarować, żeby był jak wkręcić. Ja brzuch specjalnie wyhodowałem właśnie tutaj do tego ćwiczenia, żeby tą belkę tu opierać. Ja, czy ty o tym wiesz? Ja też mam brzuch specjalnie do belki i do kul. Ja ogólnie... Jak zahaczę sobie za pępek, to ona już skakuje. Tak, właśnie to ja też specjalnie, wiesz, mógłbym mieć kaloryfer oczywiście, gdybym chciał, wiesz. Żartowałem oczywiście, brzuch jest wynikiem nadmiernego spożywania pożywienia w godzinach nocnych. Że robimy po jednym powtórzeniu. Puścił mnie pierwszego, a sam zrobił trzy. Tak. Z ciekawości trzeba zobaczyć. Fajnie, nie? Tak fajnie z ciekawości trzy razy 150 podnieść. I jak było? Z tego względu, że na razie jestem na roztrenowaniu, to spoko. Zrobić 5, bo inaczej to by wiesz. Co o tym sądzisz? Przegrałeś. Przegrałem, ale oszukali mnie. Powiedzieli, robimy po jednym. Ale nie będę już drugi raz podchodził. Zostawię to na następny trening. Moim zdaniem wiadomo, że lepiej zrobić to ćwiczenie technicznie. Tylko, że nie każdy to potrafi. Ja na przykład nie potrafię. Maciek ma swoją technikę, którą też fajnie wychodzi. Ja nie potrafię zrobić. Tomek robi jeszcze inaczej. Sebastian Kurek robi na nożyce. Praktycznie chyba najlepszą technikę w Polsce Mariusz ma. Robi to świetnie i też przez to robi to bezpiecznie. Moim zdaniem, tak jak robi Maciek, przy dużych ciężarach jest to trochę niebezpieczne, bo on bardzo mocno angażuje bicepsy, ale jest w stanie w krótkim czasie zrobić świetny wynik, bardzo dużo powtórzeń. On w pół minuty zrobi tyle, co ja w minutę. Ma bardzo silne ręce i dlatego tak robi. No, widzicie, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Ja się to akurat na takiej tych, w ten sposób, jak robię, najlepiej się w tym czuję. A jeżeli chodzi o technikę, technikę każdy fajnie zrobi na lekkim ciężarze, a potem jak już dochodzi ciężar, to człowiek zaczyna się gubić i po prostu robi tak, żeby to podnieść. A że ta technika mi najlepiej wychodzi na większych ciężarach, to z tego korzystam. Kolejną konkurencją będą walizki. Zrobimy pewnie na 20 metrów, podładny pies przyszedł. Zrobimy na 20 metrów, ciężar jaki dojdziemy, nie wiesz. No nie wiem, zaczynamy od 50 na rękę. Wydaje mi się, że nie będziemy więcej robili jak 140, bo... 90. Zobaczymy. Na pewno na długą serię damy 90, potem zobaczymy 110 albo 130 od razu. Robimy, myślę, po długości, po 20 metrów, nie? To nie jest jakiś tam sezon startowy, gdzie trzeba robić tam na odległość, nie? Latem nie, no wiosną jak się szykujemy, to jeden trening robimy sobie na przykład tam nawet 170 kończymy na 20 metrów, ale tydzień później robimy na przykład 130 i staramy się odległość. Na odległość tam, nie? I poprawiamy te wyniki. Tego właśnie zabrakło przygotowania w poprzednim sezonie, tego właśnie, żeby z tym walizkami troszeczkę jednak mniejszym ciężarem, a więcej zrobić tego dystansu. Wiesz, bo zazwyczaj jak trafią się walizki na odległość, musisz jakieś tam 60 metrów zrobić.
a my jesteśmy, nie trenując tego, przygotowani na jakieś 40, nie? Maksymalnie. Dwie długości, no. I potem brakuje tej trzeciej długości. Widziałeś, co było na zawodach we Władysławowie? No, ja zrobiłem 60 bez problemu, a, my po 40, a wszyscy 40, zrobili 40, między 43 46 bodajże. Pięciu zawodników się zmieściło w 3 metrach. Nie ma krzywdy, ale po takiej przerwie jednak tego obycia trochę brakuje, bo jakbym miał teraz z tym zawracać i robić 40 metrów, to nawrót byłby ciężki na pewno. Po prostu i mogę biegać. A w Polsce na zawodach jaka jest standardowa waga takich walizek? Najczęściej wszystko kręci się około 150, bo albo są walizki łączone z czymś, albo na 40 metrów, rzadko są już na odległość. Dlatego ja zrobiłem u siebie, bo to tak rzadko się odbywa i 140-150 to jest taki standard już. Maciek robi 170, ale on tam ustala inne zasady. To jest co innego. Startujesz to od 2006 roku i tak chciałem zobaczyć, dowiedzieć się, jak to z twojej perspektywy. Czy ten strongman troszeczkę wrócił teraz, czy widzisz, że jest więcej osób na trybunach, jak to twoim zdaniem wygląda? Wiesz co, czy jest więcej? To ciężko powiedzieć, bo za czasów walki, jak ja zaczynałem jako amator, wtedy jeszcze leciało to w telewizji, to zawsze było mnóstwo ludzi na trybunach. W 2004 roku były zawody Pucharu Polski we Władysławowie, na których też byłem. Trybuny rozstawione, mnóstwo ludzi, świetna impreza. Mimo tego, że padał deszcz, całe zawody, no, mnóstwo ludzi było do końca. Nikt nie uciekał, tak jak teraz deszcz popada i ludzie uciekają. Ale był taki czas, gdzie jeździliśmy na zawody po Polsce i było mało tych ludzi. Teraz wydaje mi się, że to znowu wraca. Przykład był właśnie w Nieborowie, czy też we Władysławowie jest fajnie, gdzie jest skupisko ludzi z całej Polski, bo to okres letni. To jest właśnie fajne, że ludzie do tego wracają, że przychodzą chętnie. Ja osobiście słucham dużo pozytywnych komentarzy. Zdarzyło mi się coś takiego fajnego, gdzie kilka lat robię już zawody we Władysławowie i drugi czy trzeci rok z rzędu do mnie podchodzą ludzie i robią sobie ze mną po zawodach zdjęcie i mówią: zobacz, mamy w telefonie zdjęcie z tobą z zeszłego roku z tych zawodów, a to ludzie gdzieś tam z Polski, turyści. Także jest to świetne, jest fajnie czegoś takiego słuchać. No myślę, że to już, że jest dobrze teraz, to jest taki dobry czas teraz. Na pewno lepszy niż był jeszcze tam może 4 lata temu, tak myślę. No ja mówię też, tak sobie postawiłem cel, żeby też spróbować, żeby to wszystko wróciło, wiesz, ile będę mógł, tyle bym chciał właśnie jeździć, nagrywać, promować po prostu to wszystko, nie? Ja myślę, że ci zawodnicy, którzy startują teraz, tak ja, ty, Maciek, no i grono zawodników, z którymi się spotykamy, to chyba wszyscy teraz są z takim nastawieniem, żeby jeszcze ruszyć ten sport trochę. Bo nie wiem, czy jak my przestaniemy startować, czy coś jeszcze będzie tu się w Polsce działo, no bo jak sam widzisz, no ty się pojawiłeś z młodych, ale mało się takich pojawia. Czy jest kilku zawodników, którzy startują, ale... Ale nie mogą się jeszcze przebić, nie? To wiesz, jak to wygląda. To, tak jak powiedziałeś, to zależy od podejścia. Jak zaczynało się startować w amatorach, ja jeździłem, no moment, to była Zielona Góra, były te zawody, tak jak no, blisko, mało gdzie Mateusz jest. Mieszka, nie? Te zawody się odbywały, to zobacz, ja z Łowicza tam miałem około 400 km, jechałem za swoje pieniądze, za swoje paliwo. Byłem tam gdzieś drugi, trzeci, dostawałem torbę suplementów. Pamiętam, że to był Real Farm, naprawdę, teraz nie reklamuję. To pierwsze używki, jakie wygrywałem, to był Real Farm. Jakieś karbo, jakąś keratynę. I ja się mega cieszyłem, że mogę w ogóle... A teraz, słuchaj, ja znam się z tymi chłopakami i też każdy już by chciał, wiesz,
dostać za to pieniądze. Tak to nie jest tak od razu, że żebyś zarabiał, że tak to nie działa. Ja jak no tak, ale teraz jest tak, że zawodnik jest jeszcze nic tam w Polsce nie osiągnął, jest tam powiedzmy dobry na treningach, ale przyjedzie i chciałby już zarabiać tyle, ile tam, nie wiem, każdy z nas na przykład. Ja zaczynałem jako amator, wtedy były czasy warki, imprez amatorskich było mnóstwo, jeździłem co tydzień gdzieś. Wygrywałem DVD, odżywki, tak jak mówiłeś, wiesz, takie pierdoły. Nieraz zdarzało mi się, że płaciłem 30 zł wpisowego na te imprezy, ale jeździłem tak chętnie, jeździli ze mną, mój brat jeździł, koledzy jeździli. Często było tak, że dokładali mi się do paliwa, wiesz, składaliśmy się, jechaliśmy na imprezę gdzieś tam w Polskę, braliśmy nocleg, następnego dnia druga impreza. Ja to robiłem, bo to lubiłem, nie było tak, że wiesz, ja nie nastawiałem się wtedy na żadne zarobki, wiesz, po prostu kręciło mnie to, chciałem to robić i cieszę się, że rozwinąłem się w tym dalej. No i co, no i jestem gdzie jestem, wyniki są. Teraz tych imprez amatorskich jest trochę mniej, każdy od razu chce być mistrzem Polski, no, wiesz, startować w Pucharze Polski albo zrobią imprezę i nazwą Pucharem Polski i tam średniej klasy chłopacy startują, to też nie do końca jest fajne coś takiego. No wiesz, że nie ma tej federacji jednej, się śmieję, że dobra, każdy z nas robi imprezę. Słuchajcie, każdy z nas robi imprezę, tylko popatrzcie na to, może my możemy nie robić tych imprez, kto sobie będzie to organizował, co mamy oddać to wszystko innemu organizatorowi, też popatrzcie troszeczkę na to innym kątem, my robimy tak, ale nie, my nie zapraszamy Trumpków, którzy są, nie wiem, nie mają już się ze sprzętem na siłowni. Na każdych tych zawodach pojawiają się te same nazwiska, tak? Czyli to mi się wydaje, że coś to znaczy, tak? Że to nie są dokładnie, dokładnie. Przypadki. Ja robię już kilka lat we Władysławowie, robię też w Zeliszewie i no, udaje mi się te imprezy wygrywać. To nie jest tak, że robię to pod siebie, kombinuję, czy coś tam wymyślam. Robię normalne, typowe konkurencje. Widziałem, była konkurencja biegana, była na barki, było ale wszystko. To samo jest na zawodach, którzy każdy, i zapraszam każdy zawodników, z nas organizuje. No myślę, że z czołówki, tak? No wiadomo, tak. Że nie było Krzysia, miał przyjść u mnie być, w tym roku była kontuzja. No Mateusz w Polsce raczej nie startuje, ale staram się zapraszać czołówkę i dokładnie. I nie szukam tam jakichś kompromisów, czy tam słabszych zawodników, będę wynajdywał, żeby wiadomo, ktoś, że robiąc, żeby była walka. Wiadomo, że robiąc tą imprezę, zrobisz takie konkurencje, które tobie leżą, ale to nie jest nic złego, słuchajcie. Jeden ma lepszego joka, to wiadomo, że jak ktoś ma na przykład słaby uchwyt, to nie zrobią tych zawodów uchwytu, ale cofnąć się w czasie, na każdy zabrał inne konkurencje, nie wszędzie miałeś te same. I to jest fajne, żeby być dobry, tak jak ty jesteś, równy we wszystkim. Jak jesteś dobry, to wygrasz, to jadąc do kogoś, to i tak wygrasz. Dokładnie. Także nikt nie robi z nas jakieś tam niespotykane rzeczy. Wszędzie są joki, wszędzie są walizki, wszędzie są kule, wszędzie są belki. A to, tak. Że na ich zawodach ta belka jest na maksa, a na drugich na powtórzenia, to jest właśnie zajebiste. Tak, dlatego, że nie ma wszędzie tego samego. Sami sobie też odpowiedzi na pewno, że chcielibyście oglądać wszędzie to samo. A mnie akurat wygrana na zawodach u kogoś bardziej cieszy niż u siebie. Też. Chociaż u siebie mam mega motywację, mogę być przemęczony, przetrenowany, to ja się czuję świetnie. Ale u kogoś jak wygram, to jest super. Jak zdarzają mi się zawody, gdzie po zawodach wracam do domu następnego dnia, w pracy pytają się jak było. Ja mówię, no wygrałem, ale co, nie cieszysz się, bo tak wiesz. No wygrałem, ale pół punktu tylko, jakoś mnie to nie cieszy, nie? I już tak nastawienie czekam na następny, bo mówię, kurde, był taki niedosyt, ja muszę tam mieć 3 punkty, nie? Na przykład, wiesz, i cały czas mam taki niedosyt, że w ogóle w tym roku tak miałem, że cały czas czułem, że jeszcze coś chcę zrobić, jeszcze chcę trochę lepiej, jeszcze chcę się poprawić i na razie to wychodzi, także fajnie. No i tym sposobem, panie Tomaszu, ukończyliśmy trening. Dokładnie. Czemu tak stoisz, jak ja? Wzoruje się na tobie, no. No ale tak jest właśnie, nie wiem czy widziałeś, jak łowicki zespoły tańczył, to zawsze mają tak na pasie ręce. Kaszu Bianki pewnie też, nie zwróciłem uwagi, ale na pewno też. Czyli element tradycji ludowej wprowadziliśmy do dzisiejszego treningu. Ja łowickiej, ty kaszubskiej. Dokładnie. No i co, po walizkach, 3 ćwiczenia zrobione. Nie za mocno, szału tutaj, jeżeli chodzi o ciężary. Nie było, no, ale nie mamy się tego spowiedzieć. Zrobiliśmy tak, żeby został niedosyt taki. Dokładnie. Jest niedostęp na następny trening. Tak, jest głód, jest chęć znowu do treningu na sprzęcie, także mam nadzieję, że bardzo dobry prognostyk. Fajnie przybliżyłem wam postać Tomka, bo w tych filmikach o to chodzi, żeby jeżdżąc właśnie po chłopakach, żeby przybliżać im postacie zawodników, którzy startują. No i co? Będziemy musieli na tym chyba skończyć nasz materiał. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś mało obraźliwy komentarz. No i co? No, widzimy się w następnych odcinkach. Które? Teraz? Na pewno będą się pojawiały. Cyklicznie. Także do zobaczenia na kanale YouTube Real Farm. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.